Na ekranie pojawiają się napisy końcowe God of War Ragnaroka i odpala się we mnie przeświadczenie, że właśnie ukończyłem gamingowy 2022 rok. Jeden z najlepszych w moim życiu. Na początku niezły Dying Light 2, który w kooperacji dawał masę frajdy. Potem epicka, wielomiesięczna przygoda z Elden Ringiem. Po drodze krótka historia o zagubionym kotku w cyberpunkowej dystopii. Świetne, jednak gorsze od jedynki Plague Tale Requiem. Urocze LEGO Star Wars Skywalker Saga. I finalne zwieńczenie w postaci końca nordyckiej przygody Kratosa i Atreusa. Mimo wszystko byłem przekonany, że 2023 rok będzie jeszcze lepszy. Na horyzoncie Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Jedi Survivor, Starfield, Lords of the Fallen, Lies of P, Forspoken, Redfall i masa innych genialnie zapowiadających się tytułów. A jednak 2023 rok okazał się najbardziej rozczarowującym w moim krótkim życiu. I nie mylcie tutaj najbardziej rozczarowującego z najgorszym. Nie tylko zrobię też film, w którym podsumuję te pozytywne gry z 2023 roku, ale zacznijmy sobie od tych negatywnych, no bo jak zrobię na początku negatywnych, to pewnie odbije się większym echem, a jako że teraz powiedziałem, że będzie potem o pozytywnych, to on też na... wiecie, napędzi się na tych zasięgach. No, zostawcie suba. Zaraz mamy 10 koła, także subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A tymczasem, Hogwarts Legacy. Co do tej gry miałem sporo oczekiwania, choć już przed premierą zauważałem sporo błędów, przez które gra może mi się nie spodobać. Mimo że nie jestem fanem uniwersum Harry'ego Pottera, to niezwykle podoba mi się świat wykreowany przez J.K. Rowling. A przecież w dziedzictwie Hogwartu dostaliśmy w pełni otwartą mapę, swobodną eksplorację, zadania poboczne i przecież... cholipka, kierujemy w grze czarodziejem. Czego chcieć więcej? Gdzie to rozczarowanie? Pierwsza rzecz, która mocno odrzuciła mnie od Hogwarts Legacy, to przede wszystkim konstrukcja fabuły. No bo to, co najlepsze w tej grze, czyli bycie uczniem Hogwartu, zostało całkowicie zmarginalizowane. Najbardziej lubię filmowe części 1-3, a samego więźnia Azkabanu wręcz uwielbiam, bo mimo tego, że powoli zagłębiamy się w mroczne zakamarki Hogwartu, to nadal nasi bohaterowie uczęszczają na zajęcia, rozwijają relacje między sobą, po prostu żyją życiem ucznia, z którym mimo wszystko, mimo tych wszystkich magicznych elementów, możemy się... utożsamić. Nie podoba mi się, w jaką stronę później idzie saga. Typowa dla fantasy walka dobra ze złem, gdzie życie szkolne praktycznie nie istnieje. W grze jesteśmy nowym uczniem w zamku, więc w zasadzie nic nie potrafimy. To dawało mi nadzieję, że element życia uczniowskiego będzie ważny, że istotne będzie nawiązywanie relacji z innymi, szukanie kolegów, no to by się przydało, nauka, a potem egzaminy z magii. A może gdzieś pomiędzy tym spokojnie, właśnie tak na marginesie, wejdzie wątek fabularny z tymi goblinami śmiesznymi. Miałem nadzieję, że twórcy choć trochę inspirowali się takim bullying, motywami young adult, ale nie. Lekcje sprowadzają się do nudnej cutscenki, czasami jakiejś minigierki. Nauka czarów to narysowanie ślaczka, a potem wątek praktycznie znika, bo trzeba wprowadzać schematyczną intrygę. Prócz tego zawiódł mnie sam Hogwart, który mimo tego, że naprawdę świetnie jest zaprojektowany, bardziej wygląda mi na muzeum niżeli na szkołę. NPC-ty to figury woskowe bez żadnego charakteru, w żaden sposób nie pobudzają starego zamku do życia. To chodzące tektury bez charakteru, praktycznie z żadnym nie możemy wchodzić w interakcję, a rozmowy między nimi usłyszeć możemy stosunkowo rzadko. Ale hej, może questy poboczne budują bardziej charakter uczniów? Oj nie, sidequesty w Hogwarts Legacy to najgorszy możliwy sort. No więc przytoczmy sobie kilka. Trafiamy na dziewczynkę, która zgubiła kulki, a my musimy je znaleźć i jej przynieść. Nieźle. Trafiamy na całkiem fajnie rysującą się zagadkę z lustrem, albo lustrami, którą gra, no, rozwiąże w całości za nas. Trafiamy na narysowany element z Hogwartu, w którym znajduje się skarb i pewnie będzie trzeba wykorzystać nasze neurony mózgowe, znajomość szkoły, aby go odnaleźć. No tak mogłoby się wydawać. GPS na minimapie doprowadzi nas prosto do celu. System walki jest lepszy niż się spodziewałem, ale spodziewałem się czegoś bardzo słabego. Jest on po prostu znośny. Wiele się nie różni od tego, co mamy w grach od lat, a przecież po uniwersum Harry'ego Pottera można spodziewać się czegoś więcej, bo kryje się tam ogromny potencjał, którego Avalanche nie wykorzystało. Mam nadzieję, że krążące plotki o tym, że From Software przygotowuje grę skupiającą się tylko i wyłącznie na magii, to prawda. Miejmy nadzieję, że to prawda i pokażę tutaj Avalanche'owi, jak się robi systemy walki oparte na magii. Ten odcinek to głównie narzekanie na produkcje, które w tym roku wyszły, w tym Hogwarts Legacy, ale wydaje mi się, że jak wyłapiecie je na jakieś promce, no to pewnie będziecie się w niej dobrze bawić. Star Wars Jedi Survivor. W dzisiejszych czasach ciężko o dobrą grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Upadły Zakon był niczego sobie. Nie jestem może jego jakimś wielkim fanem, ale był potencjał, żeby nim zostać, jeśli Respawn doszlifowałby formułę. Jedynka zaprezentowała intrygującą fabułę z niejednoznacznymi bohaterami i wiele zapadających w pamięć scen. Sekirowa walka czy lekkie mechaniki soulsowe działałyby na mnie pozytywnie, gdyby zostały zrobione dobrze. Walka w ogóle nie była przystosowana do pojedynków z potworami lub z więcej niż jednym przeciwnikiem. Ona była stworzona pod 1v1 na miecze świetlne i te walki na miecze świetlne były niczego sobie. Order trzeba było przymknąć oko na to, że w zasadzie nie używamy miecza świetlnego, a drewnianą pałkę, czy chociażby na to, że odradzanie się przeciwników nie ma żadnego sensu. W Soulsach mamy podbudowanie fabularne, jakąś historię kryjącą się za tym tajemniczym respawnowaniem, a w Star Warsach, no jak to wyjaśnić? No nie da się tego wyjaśnić. No więc mamy 2023 rok i pojawia się pierwsza zapowiedź Jedi Survivor. Pomyślałem sobie, że jeżeli sequel naprawi wszystkie bolączki Jedi ocalałego, plus doda fajne wątki do lubianych przeze mnie bohaterów, no to hej, to będzie dobra gra. Niestety jest 28 kwietnia, a gra nie dość, że ledwo
działa na moim komputerze, to dodatkowo czuję, że bardzo mało w kwestii mechanik się zmieniło. Jest to kolejna nieudana próba zrobienia przez Respawn swojego Souls-like'a. Nie wyciągnęli wniosków z Fallen Ordera i sequel również opakowali w ramy, które nie mają żadnego sensu. System walki nie otrzymał znaczącego upgrade'u i ciągle jest nieudaną kopią Sekiro, która zapomina, dlaczego u Japończyków tak dobrze to działało. Zbyt długie animacje, nieprzyjemne dźwięki i brak dostosowania go do więcej niż jednego przeciwnika. PvE nadal jest toporne i nieintuicyjne. Zamiast tego Respawn rozbudował otwartość świata. Niczym w God of Warze mamy rozległe tereny, które swobodnie można eksplorować. Jednak elementy Metroidvanii w świetny sposób zniechęcają do eksploracji otwartych terenów. Największa arena, Koboch, pełna jest poukrywanych sekretów, znajdziek i easter eggów, jednak najlepiej wybrać się na exploring po ukończeniu gry, bo jeśli pójdziemy wcześniej, co chwilę będziemy wpadać na blokady, ściany, zielone lasery, które nie puszczają nas dalej. Nawet jak chciałem sobie pozwiedzać, to za chwilę natykałem się na ścianę z napisem wróć później. A później to mi się nie chce. Taka Metroidvania może i działa w takich liniowych strukturach, jak było w Jedi Fallen Order, no ale w większych otwartych strukturach po prostu mnie irytowała. Największym ciosem dla mnie jest jednak fabuła dwójki. Bohaterowie snują się w te i we w te. Większość drugoplanowych bohaterów nie ma własnych wątków, jedynie stoi sobie gdzieś z boku, służąc za wsparcie bojowe dla Cala. Nie przechodzą oni też żadnych zmian, no ale kiedy oni mieliby się rozwinąć, kiedy twórcy sprawnie odciągają postacie od rozmowy z Calem, kiedy jest ku temu okazja. Idąc głównym wątkiem, może 3 razy przechodzimy sekwencję z towarzyszem. W większości sytuacji ci zostają na statku albo rzucają takie zobaczymy się na miejscu, no i nie ma ich, dopiero jesteśmy z nimi na miejscu, co ty nie powiesz. Cal może rozmawiać jedynie z Billy. Billy to ten robocik. W God of Warze tego typu eksploracja była ciekawa, bo zamiast pipczącego robota mieliśmy Atreusa i Mimira. Teoretycznie to nudne chodzenie przeprawione było świetnymi dialogami. Czy to historia Kratosa z Grecji, czy to jakimiś filozoficznymi tezami Mimira, czy to dziecięcymi przekminami Atreusa. No, w Ocalałym mamy pipczącego robota. Czyli Gris jest po drugiej stronie? Ostatni akt głównego wątku w Survivorze jest najbardziej widowiskowy z całej gry i też chyba przy nim najmniej się nudziłem. Jednak dawno nie spotkałem się z tak głupimi motywacjami. Przez cały finał towarzyszyła mi myśl o chuj tu chodzi i w ogóle nie podchodziłem do niego emocjonalnie. Główny plot twist jest niepodbudowany, a trzeci akt można by było z łatwością zakończyć, gdyby Cal i jego przeciwnik po prostu siadli i pogadali jak normalni ludzie, dorośli. Bo w zasadzie oni mają ten sam cel, równie dobrze mogliby się tym wszystkim podzielić, nie byłoby żadnego problemu, żeby się tym podzielić. No ale tak to właśnie wygląda, ja nie wiem gdzie tam był konflikt. Counter-Strike 2. Ej, lubię CS-a. Mam ponad 1000 godzin w Global Offensive i może nie jestem jakimś zapalonym graczem, ale od czasu do czasu lubię sobie zagrać meczyka, max 2, max 50. Czasami po prostu nachodzi ochota i fajnie się gra przez miesiąc, potem się to nudzi i już się odkłada na kolejny rok i potem się znowu wraca. Kiedy zapowiedzieli dwójkę, to nie ukrywam, podjarałem się. Odświeżone mapy wyglądają świetnie i ogólnie grafika dostała ogromne ulepszenie. Nowe dźwięki broni też są niczego sobie, smoki ciekawe, fajnie się rozchodzą, więc chyba nie ma na co narzekać. A no niestety jest, bo mimo że Counter-Strike 2 z wierzchu nie różni się za bardzo od Global Offensive, to feeling z grania jest o wiele gorszy. Słaba optymalizacja, dziwaczne bugi jak na przykład ten, niestabilne serwery czy chociażby spierdzielony tickrate, przez który ginie się w momentach, w których ginąć się nie powinno. Dwójka ma bardzo dziwną rejestrację obrażeń. Gra jest w najlepszym razie przeciętna. Niestety to, co obiecał Valve, nie stało się rzeczywistością. Obiecali serwery subtickowe, zamiast tego dostaliśmy 60-tickowe serwery, które są gorsze niż kiedyś. Nawet hitboxy nie są ustawione prawidłowo. Nie dość, że Valve wywaliło CSGO do kosza, to jeszcze dali produkt, z którego nie mam żadnej przyjemności. W przypadku CSA 2 pozytywnie nastraja fakt, że jest ta gra ciągle naprawiana i pewnie jak się do niej wróci za rok, to będzie o wiele lepsza. Lords of the Fallen. Jestem fanem Souls-like'ów, uwielbiam gry From Software, ale też nie zamykam się na innych wydawców, którzy obracają się w tym gatunku. W swoim krótkim życiu ograłem wiele Souls-like'ów, pozwólcie, że spojrzę sobie na ściągawkę, a więc Immortals Unchained, Bleak Fate, Thymesia, Mortal Shell'a, Remnanta, 1 i 2, Hellpoint, no to też był gagatek, Lies of P, czy właśnie Lords of the Fallen, nie 1, tylko 2. Te wszystkie gry łączy jedna rzecz, nie podobały mi się. Dobra, akurat Lies of P było całkiem niezłe, to cofam. Pierwsze trailery nowych Lordsów nastrajały mnie bardzo pozytywnie, choć zauważałem pewne braki. No bo jak mam nie kupić wizja pięknie wyglądającego świata Dark Fantasy, mocno wzorowanego na Dark Souls? Jak mam się nie jarać na te śliczne krajobrazy? Ciekawe projekty przeciwników, dużo oręża, zbrojek, magii oraz na coś, co zostało nazwane światem Umbral. Na zwiastunach to wszystko wyglądało bardzo zachęcająco. W 2022 roku mieliśmy Elden Ringa, więc miałem sporego głoda, a oczekiwania dosyć wysokie. Marketing mnie nahypował, nie ukrywam. Kupiłem grę, zainstalowałem, a potem zabiłem pierwszego tutorialowego przeciwnika
i już czułem, że coś tutaj jest nie tak. Kolejne godziny tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że w Lords of the Fallen nie mam czego szukać. Tu muszę przyznać, Lordsy potrafią być bardzo ładne graficznie. Tworzone są na Unreal Engine 5 i mają momenty, w których fajnie jest się zatrzymać i popatrzeć na widoczki. Nie jest to jednak poziom From Software, które może i ma gorszą grafikę pod względem szczegółowości i jakości tekstur, ale kompozycje, które tworzą Japończycy, potrafią zapierać dech w piersi. DS1, żeby nie obrazić, to nie jest najładniejsza gra na rynku, ale no na przykład taki Anor Londo. No zobaczcie, jak to wygląda. Takie mury Lothric w Dark Souls 3, taka mroźna dolina, też w Dark Souls 3. No to wszystkie lokacje wyglądają obłędnie. Dla mnie są dwa fundamentalne problemy Lords of the Fallen. Pierwszy, ten ważniejszy, to słaby system walki. Odstęp czasu między ciosem a unikiem jest za duży, przez co cierpi dynamiczność pojedynków. Nasze ataki potrafią się kolejkować, jest słabe udźwiękowienie, twórcy próbują maskować to dziwnymi, tanimi szyjkami kamery, które nie wyglądają za dobrze. A co do kamery, to ta po zlokowaniu na szybkim przeciwniku potrafi za nim nie nadążać. Uniki są za długie, tak jak ich animacja, i pojawiają się problemy z hitboxami. Jeżeli chciałbym to jakoś głębiej analizować, to musiałbym więcej w nią pograć. A ja sobie ostatnio taki mindset wyrobiłem, że jak nie mam fanu z gry, no to po prostu w nią nie gram. Wyłączam, odinstalowuję, cześć. I tak w Lords of the Fallen spędziłem chyba te 10 godzin bodajże. Drugim fundamentem dobrego Souls-like'u jest eksploracja. Jeśli miałbym powiedzieć, za co cenię Souls'y najbardziej, wybierając pomiędzy walkami z bossami, a pomiędzy eksploracją, to myślę, że jest to jakoś 50-50. Uwielbiam męczyć się po 16 godzin z jednym bossem. Pozdro malenia, ale też ogromną satysfakcję sprawia mi odkrywanie tajemnic świata, sprawdzanie, co czeka mnie za każdym rogiem, powolne chodzenie po lokacjach przygotowanych przez deweloperów. Lords of the Fallen niestety posiada świat Umbral. Okej, jakby to nie jest problem, że go posiada, problemem jest to, jak z niego korzysta. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że został on wrzucony do gry tylko po to, żeby ją wydłużyć. Ciągle trzeba w nim przebywać, żeby otwierać przejścia dalej. On wizualnie jest płaski i nieciekawy. Sprowadza się do prostych zagadek środowiskowych. Trzeba iść, znaleźć specjalny punkt lub kilka, żeby otworzyć drzwi, i tak cały czas. I tak cały czas. Lords of the Fallen to moje drugie największe rozczarowanie w tym roku. A więc, Starfield. Moja historia ze Starfieldem zaczyna się już w 2014 roku. Gadaliśmy sobie wtedy z kumplem o najbardziej wymarzonych grach, jakie chcielibyśmy zobaczyć. No a jako, że byłem jeszcze większym dzieciakiem, no to nie zdawałem sobie sprawy, jak wyglądają ograniczenia w tworzeniu gier, i wymarzyłem sobie grę w klimatach science fiction, zawierającą ogromną eksplorację kosmosu. My będziemy mieć własny statek i dostaniemy możliwość rekrutowania innych do naszej załogi. Podróże międzyplanetarne będą długie, a na miejscu czekać będą na nas zadania. W mojej grze miało nie brakować pojedynków kosmicznych ani abordaży. Nie mogło tam zabraknąć też wyborów moralnych, które wpływałyby na świat, ale i naszych towarzyszy. Wyobraźcie sobie więc, z jakimi wypiekami na twarzy od 2018 roku czekałem na premierę Starfielda, którego Bethesda marketingiem malowała na grę moich marzeń. Wow, to brzmi teraz, nie? Jak to się mogło nie udać, skoro teoretycznie posiada wszystkie elementy, o których myślałem jako dzieciak? Minęły już 3 miesiące od premiery i doszedłem do wniosku, że zniósłbym te byle jak napisane dialogi. Drewniane strzelanie, okropny wątek fabularny, tragiczny interfejs, sporo questów FedExowych, głupią sztuczną inteligencję, gdyby tylko w tej grze była lepsza eksploracja i lepsze podróże kosmiczne. Bethesda marketingowała je jako coś, czego w grach jeszcze nie było. 1000 planet, a każda z nich ma jeszcze orbitę dookoła siebie. Cała ta rewolucja sprowadziła się do tego, co rok wcześniej dostaliśmy w LEGO Star Wars Skywalker Saga. Tam też z poziomu menu wybieraliśmy planetę, a potem pojawialiśmy się na jej orbicie. Co sekundę trzeba odpalać menu, żeby teleportować się do kolejnej lokacji. Lokacje, właśnie, lokacje, te dzielą się na przygotowane przez deweloperów i takie generowane proceduralnie. Te drugie nie nadają się do niczego. Chodzenia po pustych planetach nie nazwałbym eksploracją, bo my, lądując na nich, zawsze wiemy, co się na danej planecie będzie znajdowało. Zawsze są to struktury z tej samej puli. Miasta zrobione przez deweloperów dają namiastkę tej eksploracji, ale to nadal nie jest wystarczające. Starfield stawia na szybką podróż, jednak nie stara się jej w żaden sposób urozmaicić. Prosta teleportacja, tyle. Wydaje mi się, że gdyby była jej taka sama ilość, ale fast travel byłby niejako symulacją podróży, jak na przykład w Kingdom Come, mniej osób by na nią narzekało. Grałoby się przyjemniej i chociaż odrobinę czułoby się przebytą drogę. Co do proceduralnych planet, to brakuje na nich mini wątków fabularnych, jeśli tak to mogę nazwać, czyli notatek traktujących o przeszłości obiektu. Nie mam żadnych motywacji, żeby wchodzić do opuszczonych baz, chyba że zmusza mnie do tego misja. Skyrim, Fallout 3, The Outer Worlds nie miały tej sztucznie wygenerowanej skali świata i Bethesda mogła do każdej lokacji powymyślać mini wątki, które zawsze są mile widziane. W Skyrimie głównym motorem napędowym do odkrywania świata było to, że może akurat za tą małą górką, za tym kolejnym wzniesieniem czekać będzie na mnie chociażby ten szałas czy lisem, czy jakieś inne gówno, który zarysuje jakieś wątki, nieznajomych bohaterów, historię, która może się tutaj wydarzyła, no nie wiem, cokolwiek, dajcie cokolwiek, Bethesda, dajcie cokolwiek. Lądując na planecie w Starfieldzie, wiem, że za skałami nie znajdę nic ciekawego. Znajdę tą samą bazę, którą znalazłem wcześniej na innej planecie. Nic tam nie warto mojego czasu. No i głównie ten projekt eksploracji totalnie dla mnie nie działa. W tej grze nie ma wolności, nie ma swobody w poznawaniu świata, nie ma najważniejszego elementu dla gier RPG z otwartym światem. Może jak wyjdą oficjalne narzędzia moderskie i społeczność zabierze się za ogarnianie tego, co Bethesda nie zrobiła, to wtedy dam Starfieldowi drugą szansę. A to było 5 gier, które najbardziej zawiodły mnie w 2023 roku. Czekałem na nie z wypiekami na twarzy, ogromnie podekscytowany
podekscytowany, a finalnie niestety doczekałem się jedynie rozczarowania. Nie oznacza to też, tak jak zaznaczyłem na początku, że 2023 rok był zły, bo był zajebisty. Jest tutaj masa gier, które omówimy sobie w jednym z kolejnych materiałów. Subskrybujcie, żeby go nie przegapić, a tymczasem zapraszam do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie zaciekła.